Szanowni Państwo, na rynku energii w ostatnim czasie, jak i obecnie, dzieje się bardzo, bardzo dużo. Mówiąc o rynku energii, mamy na myśli rynek energii, rynek gazu i wszystkie towarzyszące temu zjawiska, jak chociażby dekarbonizację. Tak, ubiegły rok był pełen zdarzeń, takich jak wzrost cen CO2, jak i obecny rok, niestety, jest również pełen zdarzeń, które wpływają na energetykę i na rynki, o których tutaj mówimy. W takiej sytuacji szczególnie ważna jest rola dziennikarzy oraz dziennikarstwa. To dziennikarze odpowiadają za dostarczenie właściwych, pełnych informacji, edukację społeczną oraz zadbanie o to, ażeby wszyscy rozumieli zjawiska, które ich otaczają. Ze względu na tę rolę dziennikarstwa, Towarowa Giełda Energii już po raz ósmy organizuje konkurs Platynowe Megawaty. Z tego miejsca serdecznie wszystkich Państwa zapraszam do udziału w tym konkursie. Mam nadzieję, że ósma edycja będzie chlubną kontynuacją poprzednich. Zwłaszcza, że realizujemy ją ze znamienitymi partnerami. Życzę powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu i do zobaczenia na gali podsumowującej ósmą edycję konkursu Platynowe Megawaty, na której poznamy zwycięzców.